1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa dotycząca nowego sposobu utrzymania czystości i porządku w gminach. Nałożyła ona na gminy obowiązek przejęcia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. 26 listopada odbyła się sesja Rady Miasta, na której głównym tematem była właśnie nowa ustawa śmieciowa. Ja już bardzo długo uczestniczyłem w dyskusji podczas obrad komisji, w ogóle w ośrodku przed sesją. Wskazywałem na ogromny problem, który stanął przed Radą Miejską, przed Burmistrzem w zakresie ustalenia wszystkich spraw związanych z gospodarką odpadami w kontekście nowych przepisów, które od 1 lipca 2013 roku będą obowiązywały. I dzisiaj stajemy przed dylematem takim, że musimy wprowadzić wszystkie przepisy, które będą obligowały do tego, że od 1 lipca 2013 roku wszystkie odpady komunalne staną się własnością gminy, a mieszkaniec ma obowiązek regulować miesięczne należności z tytułem odbioru odpadów komunalnych i całego tego systemu. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zwalnia właścicieli nieruchomości z zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Od 1 lipca gmina staje się właścicielem wszystkich odpadów komunalnych. I na gminie będzie ciążył obowiązek, żeby wszelkie odpady komunalne, które są wyprodukowane na terenie miasta i gminy Siewierz, gmina właściwie zagospodarowała. Na sesji ustalono opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Opłaty będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. 9 zł od osoby miesięcznie to stawka, którą będą płaciły osoby segregujące śmieci. Ci, którzy śmieci nie będą segregować, zapłacą 16 zł. Przyjęliśmy tu dzisiaj stawkę 9 zł na jednego mieszkańca. To jeżeli byśmy odnieśli to do dzisiejszych kosztów, to jeżeli jest jednoosobowa rodzina i gospodarstwo, to na tej stawce zyskują. To nie jest tak drogo. To jest pytanie, można by zadać, czemu aż tak tanio, bo wiele samorządów te stawki będzie kształtowało na wiele wyższym poziomie. Z początkiem 2013 roku przygotowujemy się do zamówienia publicznego, gdzie będziemy wybierać spośród kilkunastu, myślę, firm, tą firmę, która będzie na terenie miasta i gminy Siewierz odbierała odpady komunalne i prowadziła tą właściwą gospodarkę. I ta firma zadecyduje w przetargu, jakie są te koszty całej tej gospodarki na terenie miasta. My dzisiaj jesteśmy w trudnej sytuacji, że jeszcze przed przetargiem musieliśmy przyjąć kwotę obciążeń dla poszczególnego mieszkańca. I myślę, że ta kwota 9 zł na jednego mieszkańca to będzie kwota, która nie pokryje wszystkich kosztów całego tego systemu. My w budżecie zapewne będziemy musieli dołożyć własnych środków urzędu na to, żeby ten system mógł być sfinansowany. A jeżeli się okaże, że firma, która tu będzie w tym zakresie prowadziła działalność, będą to koszty o wiele niższe, no to zmienimy tą stawkę dla mieszkańców. Ustalenie opłaty było niezwykle trudne, ponieważ jeszcze nie wiadomo, która firma zajmie się wywozem odpadów. Ta zostanie wybrana przez gminę na drodze przetargu. W tym przypadku istnieje prawdopodobieństwo, że małe przedsiębiorstwa mogą nie sprostać konkurencji stawek proponowanych przez duże firmy. I dzisiaj stoimy przed takim dylematem, że jeszcze do końca nie wiemy, jaki będzie koszt całego tego systemu, bo musimy wybrać w drodze postępowania przetargu otwartego firmę, która będzie ten system obsługiwała w Siewierzu i nie wiadomo za jakie pieniądze, a dzisiaj musimy podjąć decyzję o stawkach, które się należą z tytułu całej tej gospodarki odpadami, ustalić jej wielkość. Nowa ustawa obarczyła samorządy dodatkowymi kosztami, na które gminy będą musiały znaleźć środki w swoim budżecie. Państwo ma taką tendencję, rząd, że wiele trudnych zadań przerzuca się na samorząd. To jest kolejny przykład, jak zadanie zostało przerzucone na samorząd, jak koszty związane z funkcjonowaniem całego systemu gospodarki odpadami w Polsce, jak za kwestię osiągania wskaźników odzysku odpadów do ponownego przerobienia, jak rzuca się na samorządy, jak się będzie rozliczało samorządy za właśnie efektywność uzyskiwania jak największych odpadów do ponownego przerobienia. Ustawa śmieciowa jest kolejnym przykładem, że skutki wprowadzenia nowych przepisów poznaje się z czasem. Katarzyna Całka, ITV Siewierz.
Thank you.